Mam nadzieję, że będzie warto. Standardowa taktyka, jak widzę. Lil Olivera! Zabrać! To nie w porządku! To wcale nie jest załatwmy to szybko i boleśnie. Prosto wczoraj! Wezmę się za to. Jan Jansen, do usług. Czekam. Zrobione. Miło was poznać. Już tam jestem. Tak? Daj mi jakąś wskazówkę. Jak długo jeszcze masz zamiar się na mnie wyżywać? Chcę, żebyśmy się zatrzymali. Skoro trzeba to zrobić, najlepiej mi to zostawić. Ribald Kramarz, do usług. Musiałem zostawić to, co dostałem. Mam tylko dwie ręce i brakuje mi już miejsca. Czekam. Musiałem zostawić to, co dostałem. Mam tylko 2 ręce i brakuje mi już miejsca. Musiałem zostawić to, co dostałem. Mam tylko 2 ręce i brakuje mi już miejsca. Ribald Kramarz, że będzie warto. Zazwyczaj nie rozmawiam z takimi jak ty, ale witaj. Tak? Wezmę się za to. Zrobione. Już tam jestem. Skoro trzeba to zrobić, najlepiej mi to zostawić. Posłuchajcie mnie, bracia i siostry. Usłyszcie me słowa. Zostaliśmy wybrani, by doświadczyć najświętszego z cudów, któremu nikt nie zaprzeczy i którego nikt nie zignoruje. Ja, Gal, ja, który zostałem litościwie pozbawiony oczu, ujrzałem prawdę, która umyka widzącym. Bogowie czczeni przez was są jeno bałwanami służącymi powiększaniu bogactwa kościołów i odszczepieńców. Nie słuchajcie ich! Stój! Mówisz bluźnierstwa. Pan Brzasku Latander zawsze okazywał swoją łaskę i siłę. Jego obecność między nami jest niezaprzeczalna. To prawdy, kapłanie? Proszę, byście wszyscy zadali sobie pytanie, czy ten kapłan mówi prawdę. Tak, jego fałszywy Bóg dał mu moc, dzięki której może rzucać zaklęcia, ale to potrafi każdy czarodziej. Mówię, że kościoły okłamują was. Twierdzą, że ich bogowie istnieją, ale nie robią nic prócz wyciągania od was pieniędzy, by napełnić swoje kieszenie. Nie, to nie może być prawda. Bogowie zawsze nas chronili. Naprawdę? Czy oni uchronili was od głodu? Czy uchronili was od chorób? Czy zaprowadzili harmonię w Fejrunie? Nie! Nie zrobili tego! Kłamią i mydlą wam oczy, byście czcili ich fałszywe oblicza. Pozbawiłem się zwodniczych oczu i poznałem prawdę! Prawdę powiadam wam! Kłamiesz, kłamiesz! Bogowie istnieją! Takie słowa są straszliwą obrazą dla bogów. Z pewnością za nie zapłacisz. Cisza! Posłuchajcie, co ma do powiedzenia! Wzywam was, byście porzucili waszych fałszywych bogów. Oni nic dla was nie zrobili. Odrzućcie ich i wejdźcie ze mną na prawdziwą ścieżkę. Razem ze mną nawołujcie do wstąpienia na ścieżkę prawdziwego widzenia. Co to znaczy? Nie bądź głupi. Co teraz poczniemy? Do kogo mamy się modlić, jeśli bogów nie ma? Ale Bóg istnieje. Istnieje prawdziwy Bóg. Niewidzące oko jest tu między nami. Oferuje wiernym czystość widzenia, prawdziwą ścieżkę do boskości. Oferuje wam ochronę i pomoc. Nie słuchajcie go! On chce zatruć wasze umysły! Ba! A czy twój Bóg kiedyś coś dla mnie zrobił? Jeszcze nigdy nie było tak źle jak teraz! Nie mów do kapłana takim tonem! Obrazisz bogów! Nie słyszycie, co on mówi? Nie ma bogów, których można obrazić! Sprawdźmy, co może nam zaoferować niewidzące oko. Tak, chcę zobaczyć. Nie, moi przyjaciele, nie chcecie widzieć. Zapomnijcie, czego wasze oczy nauczyły się przez lata kłamstw. Chcecie poznać to prawdy, jakie proponuje wam niewidzące oko. Najprawdziwszy z darów, jakiego nie znajdziecie u innych tak zwanych bóstw. Chodźcie, bądźcie świadkami cudu prawdy. Chodźcie, zobaczcie niewidzące oko i przekonajcie się, że prawdziwy Bóg jest między nami. Nie, nie idźcie z nim. Zrobię, co zechcę. Chcę prawdy. Pokaż mi niewidzące oko. Tak, pokaż mi. Chodźcie więc. Ci z was, którzy chcą stać się prawdziwymi, wiernymi świadkami wielkości niewidzącego oka i jego prawdy, niech pójdą ze mną. Co robisz? Rozumu nie masz? Zamknij się, dziewko! Jeśli nie chcecie ujrzeć prawdy, wasza sprawa. Więc chodźcie, moi wierni, podążajcie za mną. Ach, jak długo jeszcze nasz zamiar się nam nie wyżywać. Chcę, żebyśmy się zatrzymali. Helma musi poznać ich zamiary. Cholera! Spóźniliśmy się! Przetrzepano go, złupiono! Żadna sprawa. Wygląda to tak, jakby dawni towarzysze Pimlicho wymalowali jego strój wnętrznościami. Nie krzyk, tak. Standardowa taktyka, jak widzę. Daj mi jakąś, mam nadzieję, że będzie warto. Wezmę się za to. Jestem chętny. Nigdy nie zdradzaj powierzonego zaufania. Taka jest wola tego, który czuwa. Zrobione. Już tam jestem. Widzę, że nic się nie zmieniłeś, swędzi Torbo. Wciąż pijany jak bela. Jan Jansen, do usług. Jeden na jednego. Czekam. Oltriman! Za poległych! Ty wskazam, gdzie idzie mis? Szło miecz! Nabij się na miecz, nikczemniku! Twojego... Póki możesz, bo ja taki dobry nie będę! Skoro trzeba to zrobić... Całkiem niezły bajzel, żem tu sprzątnął. Oni zajęli się mordowaniem, a ja mam złoto, książkę i satysfakcję z wkopania im. Dobry dzień. Pardon, Torbo, potrafię zrobić coś takiego. I tak niosę za dużo. Twój przedmiot leży na ziemi. Dobra, jeden na jednego, dawaj! Jeden na jednego, dawaj! Czekam. Widzisz, matka natura daje życie! Ona je odbiera! Oczal go tu! Oczal! A hej! Dobra, jeden na jednego, dawaj! Świetna zabawa! A hej! Poczuj uderzenie sprawiedliwości! Jeden na jednego, dawaj! Najlepiej mi to zostawić. Myślałem, że to golodon. Daj mi ja... żadna sprawa. Co? Wykonam to zmyślnie i dokładnie. Choć niekoniecznie szybko. Mam nadzieję, że będzie warto. Witaj, przyjacielu. Wezmę się za to. Dziwny to czas na tym wybrzeżu mieczy. Wojna w końcu nie wybuchła, ale okolica wciąż jest niebezpieczna dla zwykłych obywateli. zrobione. Ufam, że przybywasz tu w dobrej wierze. Daj mi jakąś Już tam jestem. O co chodzi? Czekam. Aha. Skoro trzeba, to zrobić. Daj mi jakąś wskazówkę. Żal Kales, sługa natury, czeka na twoje słowa. Czekam. Najlepiej mi to zostawić. Niech w tej chwili wasza wielebność. Tak? Żadna sprawa. Mam nadzieję, że będzie warto. Jansen, zrobię to za rzepę. Daj mi... wezmę się za to. Pardon. Wiesz, przypomina mi to dawne czasy. Czekam. Zrobione.